się od Boga, a później budują miliardowe instalacje po to, żeby szukać wąskiej cząsteczki, czyli bozonu Higgsa. No tak, ale te cząsteczki to tak nazywają boskie w cudzysłowie. Tak naprawdę to oni Bogu nawet tych cząsteczek by nie oddali. Stara prawda jak świat. Każdy, kto liźnie trochę wiedzy, moim zdaniem, jest od razu łapie takiego wirusa. No jak to? Znam trochę wiedzy, znam podstawy fizyki na przykład. No jak ja tu mogę mówić o Bogu? Tam gdzieś w głębi ducha mogę mu dać szansę i trochę w niego wierzyć, ale to jest tylko moja prywatna sprawa. A tak naprawdę nie. Mówimy o nauce, w której nie ma Boga. Znaczy ja nie wierzę w to, żeby mądry naukowiec nie wierzył w Boga. Każdy w jakiś sposób wierzy w Boga, mając nadzieję, że dalej coś jest, skoro życie jest skończone. Każde życie jest skończone, czy drzewa, czy robaka, czy człowieka. Więc każdy daje sobie taką furtkę, nawet chyba sceptyk, gdzieś tam bardzo głęboko w sobie, o czym w ogóle nie powie nikomu, a w żadnym wypadku głośno o tym nie powie, ale daje taką furtkę takiemu bytowi jak Bóg, co miałby być wieczny, bo wtedy jest to jakaś szansa na naszą wieczność. I nie sądzę, żeby ktoś się wyparł własnej wieczności, dalszego swojego istnienia. Także wszyscy, którzy mówią, że nie wierzą, oszukują sami siebie, a raczej nie oszukują siebie, bo moim zdaniem w głębi siebie w coś wierzą, mimo wszystko, tylko oszukują wszystkich dookoła nich, że oni są tak silni, że nie wierzą. I jaki to jest... jaka to jest siła? Co to jest za siła, mówiąc w nic nie wierzę? To jest właśnie klęska. Taki człowiek jest wyzbyty chociażby fantazji. To jest klęska. Klęska daleko posunięta, dlatego że naukowiec, ktoś taki jak naukowiec, naukowiec to jest ktoś taki, że nie tylko ma liźniętą wiedzę, ale też oczekujemy od niego, my nie naukowcy, żeby on przez tą swoją wiedzę coś nowego odkrył, żeby ulepszył życie, żeby nam coś wytłumaczył, żeby nas można było wyleczyć z czegoś i tak dalej, i tak dalej. Więc taki naukowiec musi mieć pokłady w sobie fantazji, nie po to, żeby sobie bajki wyobrażał w życiu, a właśnie po to, żeby sobie tworzył jakieś pomosty do czegoś, co może wymyśleć. Tu już wielokrotnie byłem o Einsteinie, że właśnie w momencie, kiedy on sobie wyobrażał, mijając jak na ratuszu zegar, co by było z czasem, gdybym pędził tutaj z prędkością światła. Przecież to była fantazja, to było coś, on sobie to wyobrażał jako bajkę, jako coś właśnie nie do wyobrażenia. Jak sobie można wyobrazić, że pędzimy z prędkością światła? Ale jednak takie myślenie, takie uporczywe wracanie takiego pomysłu, doprowadziło go do genialnych odkryć. Teoretycznych, ale genialnych odkryć. Więc powiem tak. Naukowców na tym świecie jest bardzo mało. To są jednostki. Dlaczego? Dlatego, że naukowiec zawsze będzie się poszukiwał. Dlaczego my właśnie znów dotkniemy Einsteina? Dlaczego o Einsteinie jest tyle dowcipów, tyle ciekawostek, jakieś historie, że na przykład po Nagrodę Nobla pojechał w sandałach bez skarpet. Na przykład. Wcale bym się nie zdziwił, jeżeli to jest prawda. Bo to był człowiek fantasta. Zobaczcie. Obojętnie, jakie kto ma zdanie na temat Einsteina, ale no, mózg niezwykły. A był aż zabawny. Tak na to sobie pozwalał. Ile jest cytatów Einsteina na temat Boga? To właśnie Einstein nigdy się go nie wyparł. To Einstein wiele cytatów powiedział, które są złotymi czcionkami teraz zapisane, o Bogu. Taki geniusz. A jakoś się nie wstydził mówić o Bogu. No... Jeżeli są ludzie, którzy się odcinają od rzeczy niepoznanych,
a które bywają, nie wiadomo dlaczego w naturze, to mamy do czynienia z jakimiś gburami, a nie naukowcami. Bo to, że on zna kilka tysięcy definicji, zna ścisłą wiedzę jakiejś dziedziny, to nie oznacza, że on jest naukowcem. To może oznaczać, że jego mózg wykuł wiele regułek i je zna. Ale on nie, ale to nie oznacza, że on jest mądry. Jego pamięć jest zapełniona ścisłą wiedzą. Ale ta wiedza jest martwa. Dlatego, że tak ten świat jest ułożony, że to Bóg z nas, jeżeli Bóg istnieje, to Bóg z nas zadrwił. W pewnym sensie. Bo nas wpuścił w maliny. Wpuścił nas w tak skomplikowaną strukturę, jak na przykład przyroda na Ziemi. Kosmos. Patrzymy w te gwiazdy kompletnie bezradnie. My kompletnie nie wiemy, gdzie, po co i jak jesteśmy. Dowiadujemy się, że tam wszechświat istnieje ileś miliardów lat. Jeżeli w ogóle to jest prawda. A my jesteśmy od niedawna. I cholera wie gdzie. To jest drwina z nas, więc Bóg, jeżeli istnieje, oczekuje od nas daleko idącej fantazji. Co nie znaczy, że ona musi być bzdurna. Bo chyba takiego nonsensu naszego jestestwa i bytu, proszę zobaczyć, wspaniały byt, istniejemy. W ogóle co to jest istnienie? Istniejemy. Ta bujna przyroda. Nie jeden gatunek obok nas. To nic, że naszym głosem nie mówi. Ale jest. To wszystko jest. To pytanie pana na początku, które było, ono jest jak najbardziej słuszne, bo tu właśnie się mieści cała odpowiedź. Rozdzielenie wiary od tylko i wyłącznie definicji naukowych powoduje, że okej, są te cykle, że tu nawet gdzieś żyjemy, muszą być te cykle właśnie umierania i odradzania się. Wszystko jest okej, tylko właśnie zostało odrzucone, że tak, jakąkolwiek wiarę uznano za gusła. A teraz weźmy taką, tak, to odwrotnie, na przykład tak. Jeżeli byłoby trzech lekarzy, bada pana lekarz fizyk. Powiedzmy, że jest lekarz, ale o specjalności fizyka. To lekarz fizyk będzie pana badał, materialnie, tak? Z wszystkiego, z czego pan się składa i oceni pana. Potem jest lekarz ogólny, medycyny. Okej, on pana będzie badał i też zbada pana cały organizm. Ale jest lekarz też, na przykład psycholog, psychiatra. I jeżeli on zdaje sobie sprawę ze swojej dziedziny medycznej, ze swojego kierunku medycznego, no to on już nie może pana zbadać tylko w sensie organizmu, ale też bada pana naturę, pana układ nerwowy, pana myślenie i to, kim pan jest. On, chcąc pana zbadać, musi też zapytać o pana światopogląd. Głębiej, o pana wiarę. Czyli okazuje się, że jest chociażby jedna dziedzina medyczna, która powinna traktować poważnie to, co się dzieje w naszych głowach. Tak jak lekarz od chorób wewnętrznych nie będzie go interesowała pana psychika i nie będzie utożsamiał pana organizmu do psychiki. Oczywiście chyba, żeby zobaczył, że pan jest kompletnie nienormalny i ma pan odruchy nienormalne, to by skierował pana do psychiatry. Natomiast psycholog, psychiatra już oprócz chorób, jak schizofrenia i innych, badając zdrowego człowieka, jego stan psychiczny, musi brać pod uwagę całokształt, czyli światopogląd człowieka, jego nałogi, wszystko, co się wywodzi z psychiki i jego wiarę.
jego wychowanie, jego tradycje. Rozdzielenie. Nauka rozdzieliła i nikt nie stara się tego zszyć z powrotem. Myślenie, wiarę od materializmu. Te dwie nauki idą różnymi drogami. Oczywiście te drogi się już tak daleko rozeszły. Jedną drogę mamy za staroświecką i za bubonną, to jest na przykład właśnie droga wiary, jakakolwiek. Bo utożsamiamy to z instytucjami, na przykład typu kościół, czy innej instytucji typu kościelnej. A gdzieś w tym burzeniu tradycji wierzenia człowieka, co jest uważam podstawą, bo żyjemy w egzystencji skończonej, każdy ma w świadomości, że to będzie skończone, każde życie, natomiast mamy, znaczy inaczej, żeby nie zwariować przed niemocą, przed tym aktem, musimy w coś wierzyć, to jest nam bardzo potrzebne. Ale zarazem tą naszą wiarę ci ludzie, naukowcy, najczęściej katują nas tym mohery, na przykład mohery, jak w naszym świecie polskim jest większość ludzi wiary katolickiej, mohery, zacofani, wierzą tym ciężom. Utożsamia się tych ludzi z instytucją, a nie z sensem samej wiary, z ich nadzieją. Dlatego, a ludzie coraz częściej zacząłem się wstydzić, żeby głośno mówić, tak, ja wierzę w Boga, ja nawet się do Niego modlę co dzień, na swój sposób. Oni to robią, ale nie chcą o tym głośno mówić, bo no nie no, w tych czasach ja mam być staroświecki, ja mam być postrzegany w pracy przed środowiskiem współpracowników jako staroświecki, jako moher. To bardzo złe. To bardzo złe, dlatego że wiara, przecież inaczej, skoro żyjemy na tym świecie, który jest skończony, to nie może on być właściwy jako właściwy. Ja właśnie sobie to ostatnio, a dużo rozmyślam ostatnio, ja to jeszcze właśnie przypomnę, tylko jedną rzecz, bo może niektórzy z widzów nie pamiętają, coraz bardziej, drodzy Państwo, przeraża mnie fakt, o, może inaczej to jeszcze zacznę. Oświadczam Wam, że Jackowski żyje na bonusie od Pana Boga. I mówię to dosłownie. Otóż urodziłem się 1 czerwca 1963 roku, a dokładnie rok temu, ponad rok temu, 1 czerwca zatrzymano mi serce i wstawiono sztuczną zastawkę sercową i dalej żyję. Ale słuchajcie, to się stało w dniu moich urodzin. Ta operacja nie była planowana, ona była w trybie pilnym robiona. Czyli można powiedzieć, że dostałem bonus od Pana Boga, równą powtórkę z rozrywki, bo w dzień urodzin to się stało. I już ponad rok Bogu dziękować żyję po tej z tą zastawką wszczepioną. I powiem Państwu jedno, że często, a właściwie co dzień, wielokrotnie w ciągu dnia myślę o śmierci. Bo w końcu, gdyby nie technologia, to bym już nie żył. Na pewno bym nie żył z tym sercem, które miałem chore. I niestety tym bardziej myślę o śmierci, ale też myślę, że dostałem gratis trochę życia od Pana Boga. W jakimś być może celu. No i właśnie. I ten bonus bardzo mnie zastanawia, mnie prywatnie, w stosunku do mnie. Dlatego, że ja pierdzielę, no powiem szczerze, tak jak myślę, trochę wątek zgubiłem, ale powiem to, co chcę powiedzieć. Dużo palę papierosów. To jest mój błąd. Jeżeli istnieje tamten świat, albo, żeby było ciekawiej, jeżeli tu tylko śnimy, jeżeli tu obieramy rolę i tylko śnimy, bo przecież jeżeli śpimy, czyli właściwy ja, tu będąc, realny, idę spać, zasypiam, mam sen, w śnie goni mnie Rottweiler, ja przed nim uciekam,
jak to w śnie. Nie mogę szybko biec, coś mnie trzyma. Rottweiler coraz bliżej. Dlaczego wtedy nie pomyślę? Ej, Jackowski, daj na luz. Przecież ty tylko śnisz, zaraz się obudzisz, spokojnie. Nie. Jestem coraz bardziej przerażony i nie mam kompletnie pojęcia, że prawdziwy ja śpi. I zaraz się obudzi. I żaden Rottweiler mnie tak naprawdę nie goni. Wtedy przeżywam ten koszmar. Podobnie w tym życiu nie wiemy, że śnimy, a śnimy. Dlatego ono jest skończone. Każdy sen się kiedyś kończy. Może to też sen. I tak sobie pomyślałem, bo myślałem sobie tak, no jeżeli Bóg mi dał taki znak 1 czerwca, urodziłem się 1 czerwca, nagle operacja serca, ratują mi życie i żyję, to już jest na pewno bonus od Pana Boga. Wyraźnie zaznaczony. W dzień urodzin drugiej aż się rodzisz. A może dla pewnego celu. I doszukiwałem się przez te ponad rok czasu po tej operacji, jaki to może być cel. O fakt, więcej mi się zdarzyło trupów znaleźć, ale też ludzi żywych. Ale sobie myślę, nie no, przecież tyle ludzi tych odnalazłem przez te 30 lat, że to już nic nie zmieni. Gdybym umarł wtedy, to i tak bym zostawił jakąś legendę po sobie. To nie o to tu chodzi. Doszukiwałem się bardzo różnych rzeczy. I w końcu do wniosków, do jakich doszedłem, zszokowałem je. Że one są tak małe, tak niepozorne i tak nieistotne, a tak esko ważne dla istnienia człowieka. A chyba dla istnienia każdej jednostki żyjącej. To są nałogi. Wydaje mi się, że Pan Bóg w jakiś sposób, za co mu dziękuję, a tak mam wrażenie, że mnie chyba trochę polubił. Może mi dał szansę, żebym jednak się z tymi pieprzonymi papierosami zmierzył. I tak sobie pomyślałem, jak to jest. Bo widzicie Państwo, to jest tak. Tu ten nauk jest niepozorny. Znaczy on jest groźny, bo on grozi dla zdrowia bardzo poważnie. Ale chodzi o moje ego, o moje pokusy. Jeżeli nad nimi nie umiem zapanować, to tu nie wygląda to aż tak groźnie. Ale zastanawiałem się, jakie to może być cierpienie, jakie to może być cierpienie już bez ciała. Jednak popęd do nałogu, głód nałogowy może pójść razem z duszą. A wtedy jest cierpienie. To jest bardzo ważne. Ja wiem, że wielu może teraz uznać, że ja głupoty mówię, to nie są głupoty. Powiem Państwu rzecz bardzo dziwną. Chyba nie opowiadałem w tagen tego. Tak, miałem kiedyś wujka. Ten wujek miał na imię Bronek. Był zawsze dla mnie taki egzotyczny, bo lubiłem tego wujka, był przy sobie mężczyzna. To były czasy komunizmu jeszcze, ja byłem młodym chłopakiem. Mogłem mieć z 18, 19, 20 lat. Niestety już wtedy paliłem. Wujka od dziecka pamiętam. Wujek był egzotyczny dlatego, że potrafił mówić po angielsku, co za tamtych czasów było, czym się bywałem. Oczywiście wujek nie był taki zdolny, że się w szkole wyuczył tego, że w szkołach nie uczono po angielsku, tylko po rosyjsku. Wujek w trakcie II wojny światowej był w jednostce, jako pilot w jednostce angielskiej w Wielkiej Brytanii. I tam się nauczył języka. On nawet pamięta taką piosenkę angielską, często śpiewał. No nie będę próbował, bo nie znam angielskiego i też nie umiałbym jej zaśpiewać. Tak. Wujek Bronek był takim autorytetem dla mnie. On był zawsze spokojny, opanowany, chodził na ryby, miał działkę.
czteroorową, uprawiał ją, pięknie zrobiona. Był zawsze towarzyski. Lubiłem, jak jako dzieci z moją mamą chodziliśmy do cioci Heleny, czyli jego żony, i do wujka Bronka w niedzielę na popołudnia. Oni często grali w tysiąca w kartę, a ja tam się przyglądałem, czy patrzyłem. No, były inne czasy, no ale wujek był dla mnie autorytetem. Ten wujek, jak ja miałem mniej więcej 19-20 lat, zachorował nagle. On był zawsze zdrowy. On palił dużo papierosów. I ja go spotkałem pewnego dnia w centrum miasta, na rynku. Na placu głównym, tu w Człuchowie. I z daleka widząc go, jak on do mnie szedł, w moim kierunku zauważyłem między ludźmi, bo tam zawsze jakiś tłok większy był, zauważyłem, że wujek się dziwnie chwieje. Ani przez myśl mi nie przyszło, że może być pijany, bo ponieważ wujek nie pił alkoholu nigdy. Więc zdziwiło mnie to, a jak gdy do mnie podszedł, bo myśmy się po prostu mijali, ja mówię: wujek, coś, wszystko w porządku z tobą? A mówię: wiesz co, tak mi się jakoś kręci w głowie od wczoraj. Byłem dzisiaj rano u pani doktor, no to dała mi naciśnienie, leki, nie, ale mi się coraz bardziej kręci w głowie. No pomyślałem, no młody już nie był, bo tam miał około 70 lat, ale bardzo sprawny umysłowo i tak dalej. Tak. Niestety to było ostatnie spotkanie moje z wujkiem, ponieważ już wieczorem dowiedziałem się, że wujek raptem trafił do szpitala tu w Człuchowie i leży nieprzytomny w szpitalu. Nigdy nie zapomnę, jak późnym wieczorem poszedłem z kimś, pamiętam, poszedłem tam i to już było późno, 21, 22, no bo jak stracił przytomność, leżał pod jakąś tam aparaturą. No i poszedłem do szpitala i pamiętam, w drzwiach stanąłem. Wujek akurat tak z boku, prosto na drzwi leżał. Nieprzytomny. On tak jakby spał. Ale wiecie, stałem z 15 minut się na niego patrzyłem. Oczywiście nawet nie podchodziłem, nie było sensu. Tylko w tych drzwiach. I w pewnym momencie odruch, wujek tak zrobił ręką. Jakby palił. Mu się musiało śnić, że on pali. On ręką zrobił gest, jakby palił papierosy. 4 rano zmarł. Okazało się, że pani doktor nie wykryła, nie zorientowała się, a były bardzo widoczne objawy, że miał wylew po prostu. Chodził z tym wylewem, no i niestety za późno. Znaczy on stracił przytomność, trafił do szpitala, to już było za późno. Nad ranem zmarł. I sedno, o czym chcę powiedzieć. A propos nałogów. Być może to mi się wydawało, w sensie pomyliłem żywego, normalnego człowieka, to co za chwilę powiem. Ale ja do dzisiaj się nad tym zastanawiam, co to było. Otóż, na następny dzień wieczorem, 19:20, a to był okres, nie wiem, albo wczesna wiosna, albo późna jesień, że szybko się jeszcze noc robiła, to powiedzmy 18, to już było ciemno na dworze, 18:19, i tak gdzieś o 19 był różaniec. Wtedy jeszcze był taki zwyczaj, że różaniec odbył się w kostnicy. No i byłem na tym różańcu i po tym różańcu szedłem do domu. Nie tylko ja, bo jeszcze dwie osoby ze mną z rodziny szły. I byłem na deptaku. To gdzieś może była już 20:30, 21:00 w tych granicach, ale akurat to ciemno, brzydka pogoda. Nikogo na tym deptaku nie było, pusto było. Czułem, to jest małe miasto. I raptem zwróciłem uwagę, że idzie do mnie facet, ale słuchajcie, sylwetka wujka Bronka. Przy sobie mężczyzna, przystojny, i wujek, co ciekawe, zawsze jesienią, zimą chodził w takim długim, ciemnym, prochowym płaszczu. Przystojnie wyglądał. A ten facet miał podobny ten płaszcz. Tylko jak przyszedł bliżej do mnie, podszedł, poszedł wyraźnie na mnie. Ja tam jeszcze jakaś ciocia szła i jeszcze ktoś koło mnie, to on szedł, patrząc, szedł do mnie. Ja zwróciłem uwagę, on jest jak wujek, podobny do wujka. Tylko że kiedy już podchodził, to twarz była inna. Ale gesty,
Wujek jak mówił, to zawsze się uśmiechał, taki pogodny. Jak, ja nieraz jak miałem zły nastrój, a spotkałem wujka, czy poszedłem do wujka, od razu dobry nastrój zostawałem, bo on zawsze, on wszystko z uśmiechem załatwiał. Taki miał charakter. I ten facet z takim rozbrajającym uśmiechem, tylko twarz to była inna, ale wiek mniej więcej podobny. Czuchów jest małym miastem, ja bym znał człowieka, gdyby on był z Czuchowa. Nie był ten człowiek, nie mógł być z Czuchowa. Bo ja nigdy więcej nie widziałem tego człowieka, ani nigdy wcześniej. I ten człowiek, podchodząc do mnie, z daleka już mówi tak: młodzieńcze, czy ty palisz papierosy? Ja mówię, palę. Ty nie masz pojęcia, jak mi się chce zapalić. A dokładnie tak mówi. Nie, właśnie, bo ktoś by powiedział, normalnie, czy mógł pan mnie poczęstować papierosem? A on mówi, ty nie masz pojęcia, jak mi się chce palić. Daj mi papierosa, złociutki. Ja wyjąłem te papierosy, ale słuchajcie, wyjąłem te papierosy i ja o nie miałem. Ja myślałem, ja mówię, kurwa, czy to jest wujek Bronek? To tak jakby dałem temu człowiekowi papierosa i słuchajcie, i on jak tylko zapalił, zaciągnął się, tak poszedł i zaraz na tym deptaku był w bok skręt do takiej kwiaciarni. Słuchajcie, on poszedł, parę kroków uszedł, ja sobie pomyślałem, ja też od razu zapaliłem papierosa, ja sobie myślę, kurwa, mać. Przecież jak wujek Bronek ten ktoś się zachowuje, mówię, tylko inna twarz. Ja się oglądam, nie ma nikogo. Słuchajcie, to się cofnąłem. Kilka kroków, tam gdzie ta kwieciarnia. On dalej był, nie było nikogo. Do dzisiaj nie wiem, może to był rzeczywiście przypadkowy człowiek, ale ja myślę jakoś głębiej w siebie, że to był wujek Bronek. A jeżeli to był wujek Bronek, to ja pierdzielę. To z głodem nałogu była dusza. I nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak to jest ważne dla wolności naszej duszy. To jest bardzo ważne. Jeżeli tu śnimy, mam prawo tak myśleć, bo życie jest skończone. Jeżeli tu tylko śnimy, ulegając pokusom, a też dając coś z siebie, to być może te drobne rzeczy, te poddania się. Jeszcze inaczej. Kiedyś oglądałem taki, ja też czytałem o takim strasznym narkotyku. Ja chyba wspominałem tutaj u was to. Nie będę o tym opowiadał, powiem dwoma zdaniami. Rosyjski krokodyl to się nazywa. To jest bardzo silny narkotyk, który strasznie niszczy tkankę. Właściwie od pierwszego razu zabija tkankę w miejscu, gdzie się da. Ludzie gniją, za życia gniją. Dużo osób słyszało, ci, co nie mają konieczności tego oglądać, nie radzę oglądać, bo to jest koszmarne, to, co w internecie można zobaczyć. Ale właśnie nieraz myślą, wracam do tego, co na nieszczęście obejrzałem, jak głęboki może być nauk takiego narkomana. Tak głęboki, że jedyne, co posiadamy, dzięki czemu istniejemy, albo dzięki czemu nasza dusza tu może funkcjonować, to ciało, to my z każdym zastrzykiem takiego narkotyku zabijamy to ciało bezpowrotnie. Na etapy. Doprowadzamy do gangreny ciała etapami. Przecież nikt normalny nie zgodziłby się na coś takiego. Gnić powoli, ciało odpada z człowieka powoli, a my dalej się kłujemy, żeby mieć doznanie psychiczne. Okazuje się, że nałogi to jest potwornie niebezpieczna rzecz. Jeżeli piekło jest czymś ułożone, jeżeli piekło, ja mówię to w cudzysłowie, bo ja bierze w piekło psychiczne, nie fizyczne. No ale właśnie. Jak w takim narkomanie musi być cholerne piekło psychiczne, głodu, że on, żeby przez na godzinę, dwie, trzy, na pięć godzin przestać czuć ten głód, zabija sobie swoje własne ciało. Degraduje się fizycznie,
żeby uwolnić się od cierpienia, pragnienia psychicznego. To bardzo ważne. Jeżeli piekło istnieje, to jest piekło uzależnień. Różnych. Czy to jest psychopata, gwałciciel, który morduje dzieci? Czy to jest palacz papierosów? Czy to jest alkoholik? Czy to jest narkoman? Czy to jest psychopata, który ma satysfakcję z tego, że się będzie ciągle kłócił z żoną i ją bił? I tak dalej, i tak dalej. To są wszystko nałogi. Uzależnienia. Uwarunkowania. I wydaje mi się, że to właśnie jest głównym elementem, siła naszej duszy, to jest głównym elementem tego, że my tu śnimy, tu jesteśmy. Dopiero na drugim planie są wielkie rzeczy, czyli typu tworzymy coś, odkrywamy coś. To są ważne rzeczy, ale tutaj jesteśmy szatan. To nauk. Mało tego. To kompletna niewola. To jest kompletne zniewolenie. Zniewolić się też możemy od dobrych rzeczy. Co jest też niewolą dla nas. Na przykład, nie wiem, są ludzie, którzy będą uprawiać notorycznie, bez względu na inne sytuacje życiowe, jogging co chwilę. Jak będą się zdrowo odżywiać, robić jogging i tak w kółko. I tak naprawdę nic poza tym dla nich w życiu nie istnieje. To też jest pewien nauk, tylko że dobry, ale też nauk. Okazuje się, że sztuką, moim zdaniem, jest tak żyć, żeby od niczego nie być zależnym i żyć. I nie wymagać w tym śnie wieczności, bo nikt wiecznie nie śni. No chcielibyście wiecznie spać, to po co żyć? A my śpimy. Znaczy, ten, kto śni o mnie, śpi. Kiedy ja umrę, on się obudzi. Tak sobie to wyobrażam. I po ponad roku po operacji doszedłem do wniosku, że Bóg dał mi szansę, ten bonus, żebym może zastanowił się nad tym, czy rzeczywiście nie rzucić chociażby palenia. Taka prozaiczna sprawa. Taka, ktoś powie, ale egoistyczny wywód, no, on mówi o swoim nałogu, dostał od Pana Boga. Tak, to są ważne rzeczy. To jest czystość duszy naszej. I zwróćcie uwagę, nie ma głębszego znaczenia, w co człowiek wierzy, jakie teorie głosi, czy o reinkarnacji, że tak, reinkarnacja istnieje. Bogu na tym być może nawet nie zależy, żeby ktoś chodził i krzyczał o tym, mówił. Bogu może w ogóle nie zależy na tym, jak my sobie go wyobrażamy, albo jaką religię uznajemy. Chodzi o wolność tylko samemu w sobie. Wolność, niezależność. Moją własną wolność. Tylko człowiek wolny jest odpowiedzialny. Podstawa za siebie, co nie jest egoizmem. Przepraszam, mój pies. Coś śni. Przecież pomyślcie. Jak można dawać dobro, będąc zależnym od wszelkich używek, czy dóbr. Dóbr! Jeżeli jestem zależny od dóbr, oczywiście, to ja dam dobro. Wie pan co? Mam 10 tysięcy, dam panu 5 zł. Widzi pan, jaki jestem dobry? To nie na tym rzecz polega. Żeby dać komuś coś, trzeba być wewnętrznie wolnym. A jeżeli dajemy komuś coś, a sami nie jesteśmy wolni, to my to robimy zależnie. My to robimy nie po to, żeby ktoś nas nawet uznał, tylko po to, żeby siebie oszukać. A proszę, mamy gest, możemy.
ale w kajdankach jesteś. Masz obroże i łańcuch na nodze, a tu coś cię za rękę trzyma, a tu cię za koszulę jeszcze jakiś łańcuch trzyma. Niby chodzić możesz. Ale łańcuchy dźwięczą za tobą. To ważne. Dlatego uważam tak. Bóg. Oczywiście, a jeszcze jedno, żeby to tutaj scalić jeszcze, to powiem tak. Reinkarnacja. Bo zaraz ktoś by zarzucił, no dobrze, wolny, czysty, to, no a ktoś się rodzi kaleka i... Nie, to tu, więc już wielokrotnie o tym mówiliśmy, nie będziemy powtarzać się, ale reinkarnacja jest takim czyściwem do tych naszych błędów, nałogów i uwięzień. Tylko właśnie, po co się 50 razy następnych urodzić, żeby zmazać jedną pokusę nałogu, słabości tego nałogu. Bo to nie jest tak, że nam się wydaje... Wiecie Państwo, ja pamiętam człowieka, który rzucił palenie, bardzo łatwo rzucił palenie papierosów, na przykład 20 parę lat nie palił, rzucił to palenie i nie palił z 15 lat papierosów. I jednego dnia się na coś zdenerwował, i zapalił papierosa. W tej chwili pali. Mało tego, w tej chwili choruje na rak. Jest po lampach. To jest człowiek z rodziny. Jest po lampach. I lekarz mu reprymendę dużą ostatnio dał, że ma rzucić palenie. On nie jest w stanie. Zobaczcie, 15 lat nie palił. Potrafił rzucić jednego dnia. A teraz, kiedy jest to konieczne, jest w stanie. Zobaczcie, jak to się na psychice ciśnie, idzie. Dlatego ja myślę tak. Podleganie jakiemukolwiek nałogowi daje skazę na psychice nie w ciągu całego naszego życia, ale i ta skaza się może potem w różnych wymiarach okazywać, ale w ciągu być może innych nawet w ciele. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy nie pozwalali sobie na jakiekolwiek nałogi. Nie mamy prawa. Ja bym powiedział więcej. My powinniśmy być pod tym względem wręcz egoistami. Nikt tak ważny jak ty pod względem nałogów nie jesteś, nie ma niczego ważniejszego wokół ciebie. Bo przecież jeżeli ty w tym życiu nie będziesz w stanie zwalczyć nałogu, to wiesz, że w poprzednim wcieleniu wcale nie będziesz musiał palić papierosów. Bo Bóg ci da szansę nie czuć tego nałogu, ale może przez to staniesz się kłamczuchem. Sam nie będziesz wiedział, dlaczego kurde całe życie bez potrzeby kłamiesz. Nie wiem, co we mnie jest, ale to jest ten defekt. To jest ta jałowość, na którą sobie pozwoliłeś. I myślę, że Bóg dał mi szansę na rzecz bardzo prozaiczną, a tak ważną dla duszy, dla jej egzystencji. I oby Bóg... Nie mogę tego powiedzieć. Oby Bóg dał mi szansę rzucić palenie. Do jasnej cholery. Bóg ma to w dupie. Bóg mi dał tylko czas. Przecież to mój interes. Ja pierdzielę, ale to jest prawda. To jest prawda. Ale wiecie, że ja doszedłem do takiego wniosku rano, kiedyś siedząc, ja mówię, kurwa, no 1 czerwca się urodziłem, 1 czerwca operacja. O co to kurde chodzi? Oczywiście wchodziło mi do głowy, może coś bardzo ważnego takiego w życiu zrobię, że Jezus Maria. I zapaliłem papierosa, mówię, przecież ty z tym świństwem dalej żyjesz. Z tym gównem w ręku. I wtedy sobie uświadomiłem, jak ważne jest dla psychiki każda rzecz, na którą sobie pozwalamy. Pozwalamy, to jest takie, jakie to miłe słowo, pozwalamy.
Gówno prawda, która nas terroryzuje, trzyma w ryzach. Jesteśmy tego niewolnikami. Niewolnikami. My na nic sobie nie pozwalamy. My, kurwa, służymy temu, jakby to był żołnierz z karabinem. Że jeżeli nie będę służył, to mnie zastrzeli. Nałogi to jest coś potwornego. I powiem, o, posunę się do skrajnego porównania. Czym się różni panacz, alkoholik, nie wiem, psychopata od narkomana, który wstrzykuje sobie ruskiego krokodyla? Niczym! Tylko środki, od których są uczuleni, na które są poddani, tylko to nimi włada. Przecież gdybym ja nie palił papierosów, a nie wiem, wstrzykiwałbym sobie krokodyla, no już dawno by mnie nie było. Ale to taka sama niewola. Czystość. A pod tym względem egoizm. I bynajmniej nie chodzi tu o ciało. Bynajmniej nie chodzi tu o to, żebyśmy, o Jezu, bo ciało, przecież ciało starzeje się i umrze, tak? O wolę, o psychikę, o siłę. Tak często ludzie wierzący mówią, idź szatanie, odejdź zły, nie rad, mów mi. To nie szatan. Taki szatan, na którego można tupnąć i powiedzieć, idź szatanie, to jaki to szatan? To lepiej powiedzieć, idź pchło, nie gryź mnie. Bo tyle znaczysz, co pchła. Tyle groźna jesteś, co pchła. Szatan. Mówi przez ludzi często, fałszywych, poddanych mu. A oni nie wiedzą, że są mu poddani. Ale jak zniewolić człowieka? Jak zrobić, żeby on robił wręcz na przekór sobie? Że jeżeli będzie miał głód, to pójdzie matkę własną okradnie, którego kocha. On nie ma wyboru. On musi zaspokoić głód. On jest niewolnikiem. To tu pokazuje się siła szatana. Siła szatana nie dzieje się z zewnątrz, gdzie on idzie z włócznią i bije kogoś. Siła szatana to jest nasza słabość. On nam tylko poda raz coś, co jest bardzo miłe, z uśmiechem. Proszę weź, zapal. Proszę weź, wypij. Proszę, wstrzyknij sobie. A kłopotów nie będziesz miał przez parę godzin. Wstrzyknij, raz ci tylko to da. Cała reszta, to będziesz ciężko na to pracował. I będziesz co dzień wielokrotnie temu oddawał pokłony. Czy tego nie można nazwać szatanem? Więc okazuje się, że takiego szatana każdy z nas, a może po kilku nawet, po kilka takich szatanów mamy, każdy z nas ma w sobie przez swoje nałogi i im służy. Pędzamy tych szatanów, czy tych diabłów zewsząd, mówimy, o Boże, jak on się takim czymś zajmuje, to może też jest diabłem albo szatanem, albo z szatanem coś ma. A okazuje się, że to wcale nie jest tak. Okazuje się, że piekło my sami. I tylko sami sobie jesteśmy w stanie stworzyć. Brakiem uwolnienia się od nałogu. Bo popaść w nałóg jest bardzo łatwo. Nieświadomie. Ale właśnie ucieczka od niego to jest piekło, w które sami wchodzimy. I zobaczcie. I często drogo płacimy za to, żeby w tym piekle być. My sobie nie wyobrażamy, albo inaczej, nie to, że nie wyobrażamy nie być tam. Nie wyobrażamy sobie nawet próby wyjścia z tego piekła. Jaka to siła?